W dzisiejszych wiadomościach pokażemy troszeczkę coś o Bitcoinie, gdzie jest teraz. Także opowiemy tutaj o właściwie innych walutach kawałeczek, a także pokażemy parę wiadomości z rynku, gdyż pojawiły się dwie wiadomości sprzeczne ze sobą, w tym jedna, którą bardzo, bardzo popieram. Jednak nie ma tutaj o niej słowa. Jeżeli myśli Ciebie to zainteresuje, zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3D Krypto, wszystko co tutaj powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Więc zaczynamy. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj na SP500, to nie widzimy nic za bardzo nowego, ponieważ SP500 jest nieczynne w tej chwili, jest to weekend. I jeżeli sobie tak właśnie popatrzyłem troszeczkę, to każdy już myśli, że to jest OK, ale spójrzcie, mieliśmy za każdym razem tutaj na SP500 taki dołek, patrzcie. Pierwsza i ta druga noga. Pierwsza i druga noga. Tu właściwie była konsolidacja. Tu było pierwsza i ta druga noga. Jeżeli sobie jeszcze bardziej to powiększymy, o zobaczcie. Ponownie mamy. Och. Uwielbiam, jak to się dzieje. Pierwsza, druga i ponowna taka noga. Tu też mieliśmy pierwsza i potem i znowu spadek. Więc w tej chwili jesteśmy jakby na początku tego ruchu. I mi się tak wydaje, patrząc na wszystkie dane z przeszłości, te ruchy, że jest to dopiero, ja może tutaj zwiększę to i teraz zwiększę to, że jest to dopiero pierwsza ta noga i jeszcze spodziewamy się dołka. Także pokaże nam to już niedługo ruch, gdyż energia się zbierała, wszystko się uzbierało i tak jak mówiłem, nie ma tych bajbaków, więc w tej chwili kto da taką drogą cenę? Będzie zaczynało się po prostu wychodzenie z tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o bitcoina, tak jak podejrzewaliśmy, bitcoin miał właśnie swój spadek. Mamy tutaj double top, mamy tutaj trójkąt spadający i spadł troszeczkę niżej. Na telegramie tam dałem taki odcinek, taki wykres, w którym właśnie pokazywałem, jak to, jakie jest złożone RSI, że naśladuje właśnie ten fragment. Yy, spadku zaraz tutaj go yy, odrestauruję. momencik pokażę proszę bardzo, zobaczcie RSI tutaj było na tym fragmencie i naśladuje tak jakby ruch Bitcoina całościowego. I zobaczcie, byliśmy wtedy tutaj i w tej chwili RSI mamy na poziomie. Patrzcie, spadku. Tutaj byliśmy wtedy. Dałem parę razy to. Zobaczcie, byliśmy więcej w tym miejscu, na tym wzroście, tutaj i mówiłem, że spadnie do dołu i spadło jeszcze niżej. Tak samo wygląda to jak wykres Bitcoina. Taka ciekawostka. Chwilu przejdziemy sobie do wiadomości dnia, a jeszcze tylko pokażę jeszcze jedną monetę, która mnie bardzo, bardzo interesuje i nie zawiodła mnie. Spójrzcie, to dałem już jakiś czas temu, więcej tutaj. Było włamanie, był drugi wzrost, było kupno. Retestu teraz ponownie to testujemy i może być mały, właśnie tutaj taki testing. I pójdziemy być może znowu do góry, tego nie wiem, w zależności od tego, czy przebiłem ten poziom, czy nie. Ale co jest ważne, tutaj Bitcoin zaliczał spadki, natomiast ta wartość cały czas się utrzymywała. Tu był ostatni spadek, zobaczcie, co się stało. Ethereum wzrosło. Ethereum poprzez Bitcoin. Wiele ludzi traduje kryptowaluty poprzez USD. Taka jest jakby moda poprzez właśnie tych topowych YouTuberów w Polsce, że wychodzi do dolara i tyle. Natomiast jeżeli ktoś myśli długotrwale o kryptowalutach, powinien bardziej za za zastanowić się nad yy, stakowaniem. Jak najwięcej ilości yy, Satoshi, czyli jak najwięcej ilości Bitcoina. Gdyż, jeżeli to wszystko wypali, to Bitcoin będzie na topie, po prostu będzie duży i wtedy wartości dolarowe, które będą tracić szybko, nie dadzą Wam tego potencjału, który możecie mieć teraz. Oczywiście możecie wychodzić po lepszym tradezie Bitcoinowym do np. dolara, ale macie więcej okazji do zarobku, jeżeli tradujecie pary jakaś moneta BTC, gdyż jest więcej tych par na giełdach, a nie tylko właśnie te dolarówki. Yy, tak jest to po prostu przyjęte. Dolar nie zawsze będzie na przykład dawał takie pompy. Większość pomp jest dawana właśnie na parach z BTC i weterani już dawno to wiedzą. Nie wiem tylko czemu w Polsce nie jest to tak pokazywane, tylko każdy mówi, żeby uciekać do dolara i do wszystkiego i do dolara. Owszem, w takich czasach, kiedy Bitcoin spada jak teraz, można wychodzić, ale w czasach, kiedy nie ma takich dramatycznych spadków, no trzeba ustawić sobie strategię. Moją strategią jest właśnie do, jak, po prostu holdowanie jak największej ilości w Bitcoinie. Jeżeli zobaczymy sobie na wiadomości, tutaj mam taki ciekawy właśnie news. Jest to właśnie koleś, który robi reverse engineering właśnie wirusa. Teraz jest to bardzo słynny hacker. On się nazywa w, o Boże, George Hotz, nie wiem czy pamiętacie go z, z iPhone'a był on pierwszym, który z jailbreakował właśnie iPhona można było właśnie uruchomić pirackie oprogramowanie, a także y, zhakował on konsolę Playstation bodajże chyba Playstation 3 to była jeszcze kiedyś, tak zwany Geo Hots Mode, czyli razem z GIO, też oni skakowali właśnie to i wgrali Exploita do konsoli. Tutaj on opowiada, właśnie to jest taka seria filmików, że jak wirus właśnie ma swoje takie same kodowane różne funkcje, które po prostu yy, wchodzi do hosta. I czy do organizmu, i zmienia produkcję y, z, poprzez właśnie przekodowanie produkcji y, komórek HOSTA na populowanie swoich rzeczy. Jest jak wirus, tak jak wirus w komputerze, identycznie. I on teraz zajmuje się zrozumieniem, jak proteiny są zbudowane, ściągnął baz danych i właśnie próbuje znaleźć y, tutaj rozwiązanie, jak przeprogramować, żeby ten wirus po prostu nie był taki groźny, jaki jest. Bardzo, bardzo jest bardzo utalentowany człowiek. Pamiętam jeszcze kiedyś chyba Apple y, lub Sony wytoczyło mu ogromną sprawę, za to, że z i chyba Samsung opłacił właśnie yy, jego prawnika. I teraz już widać, jest on ma karierę ustawioną, ale jest to bardzo, bardzo ciekawy człowiek. Polecam. I zobaczymy sobie na Fearing Index. Mamy tutaj e, 12, e, mamy Extreme Fear, wszyscy są w strachu, to widać zresztą, bo nie ma ruchów do góry. E, na Skalpeksie tak samo zobaczcie social media, morale, po prostu down, e, market o, e, order flow. Są ludzie, którzy kupują, jednak e, kupują i sprzedają. Za chwilę możemy to też zobaczyć, że te wskaźniki spadną, ale generalnie cały właśnie mentalny e, trick jest do dołu. Na bubbles możemy zobaczyć, że parę monet miało swoje właśnie wybicie. To są takie pompy. Energy dużo pompuje, dużo spada na dół. Na przykład Ripple troszeczkę poszło do góry, także no, jest generalnie dół. I na te dolne monety trzeba popatrzeć, gdyż one mają możliwość wtedy do wzrostu. Mamy też ciekawe wiadomości z naszego podwórka. Darmowe przekształcenie. Jeszcze nie, topierz to powiemy sobie. Tamto zostawię sobie na koniec jako smaczek. Kup, wyremontuj, sprzedaj, ile można zarobić na flipie mieszkaniowym. Nie wiem, yy, dlaczego ten news się w ogóle tutaj pojawił, bo to już jest koniec. To już jest game over tych wszystkich. Yy, tych wszystkich tutaj nieruchomości. Tutaj właśnie z 6 gwarantowanych 7% z nieruchomości, gdyż teraz będą po prostu naciągacze, którzy będą gwarantować różne rzeczy i na przykład kupicie sobie jakąś nieruchomość gdzieś. To w ogóle już nie wiem po co to mówię, bo to nie wiem kto kupuje w tej chwili, ale no, jeżeli znajdziecie takie owce, no to. Kupią i wtedy ktoś ma gwarantowane, że będzie wynajem, i potem są robione w bambuko, gdyż na przykład ludzie zrezygnują z tego budynku i ten budynek zostanie prawie pusty, no i wtedy nikt nie będzie wynajmował poszczególnych tutaj mieszkań, apartamentów. Ale to już jest w ogóle za późno, ja nie wiem w ogóle czemu oni dają takie wiadomości, skoro to już to powinni dawać wcześniej, jak był boom na te wszystkie rzeczy, a tego nie było. Nie było prawdzi nic o flippingu na bankierze, więc kolejny raz. Czytajcie sobie te wiadomości jako ciekawostkę, jako komiks, bo nie mają one nic wspólnego z realnością, jaka się teraz dzieje. Chyba po prostu są te wszystkie główne, właśnie te portale są opłacane przez banki lub przez jakichś deweloperów. Nie widzę innej funkcji, bo wątpię, żeby tym tworzącym te artykuły było tak łatwo pisać o takich głupotach. Tak po prostu mi się zdaje, no. Wszystko, co jest takie nierealne, to musi mieć jakieś podstawy. Przecież ludzie, którzy tworzą ten portal, to nie są idioci. Spójrzcie, to jest dużo kodu, to wszystko funkcjonuje, są tutaj dużo userów. Nie wiem, to, to nie są głupki. Naprawdę, to nie są głąby. Jest jakiś cel. Kolejny artykuł. Darmowe przekształcenie działki rolnej w budowlaną jest możliwe. No i tutaj pokazują, jak właśnie grunty można przekształcać i, i, i na tym zyskiwać. I teraz tak. W tym artykule nie będzie tego, o czym ja teraz powiem, a mianowicie. Ziemia będzie przyszłością i w tej chwili wszelkie inwestycje w domy, mieszkania pójdą w dół, natomiast cena ziemi troszeczkę spadnie, ale później będzie strzelać w górę. Dlaczego? O tym przygotowuję oddzielny odcinek, który ukaże się prawdopodobnie dzisiaj wieczorem lub jutro rano. I pokażę wam, jakie będą nadchodzące w nadchodzących latach, jakie będą popularne inwestycje i dlaczego. Jedną z nich jest właśnie Ziemia. Yy, nie powiem wam, dlaczego. Uchylę tylko rąbka, że zmieni się w ogóle budownictwo i system budowania domów. Po tym wszystkim, jeżeli to wszystko przejdziemy. Więc tą wiadomością żegnam się z Wami. Szybki dzisiaj taki newsik. Już nakręcam wideo za wideo. Mówię już tutaj od, od ponad półtorej godziny. i Oczekujcie sporo różnych materiałów. Na razie trzymajcie się.